Rozpatrzmy sobie dzisiaj, Robert, taki temat. Mamy listę potencjalnych klientów, mamy nawet przeprowadzone rozmowy z częścią z nich, a do jeszcze mniejszej części wysłaliśmy ofertę. Teraz jeśli zadajemy sobie pytanie, jaka będzie ta sprzedaż, ile czasu zajmie nam dowiezienie tejże, jak bardzo będziemy zapchani, czy pieniędzy nam starczy na utrzymanie tylko zespołu, czy może będziemy ich tyle, że spokojnie firma będzie mogła poczynić nowe inwestycje, no to odpowiedź na to brzmi. No nie wiemy, po prostu nie wiemy, nie? I, no nie wiemy. I z naszych rozmów, jakby się dobrze zastanowić, to w tej sytuacji cały na biało wpada proces sprzedażowy i jego kontrola. Powiedz mi, dlaczego ten proces jest taki istotny? No bo nie tylko samo powiedzenie, mamy proces, będzie lepiej, tylko jakieś no, obiektywne przesłanki, dlaczego ten proces nam faktycznie jest w stanie pomóc w zobiektywizowaniu tejże sprzedaży i w no i wiedzeniu tego, co my faktycznie będziemy robić. Nie, czy, czy, czy w jedzeniu nam pomoże, to nie wiem. Pozyskanie pozyskaniu no wiedzy. To... okej, okay, dobrze, dobrze. dobrze, Ale powiem Ci Tomek, tak. Użyłeś dwa razy słowa klucz. Właśnie Dawaj. według mnie, bo powiedziałeś obiektywnie i powiedziałeś obiektywizować. I, i właśnie to jest coś, co, co według mnie jest hmm, kluczowe. Jeśli chodzi o sprzedaż, to znaczy, powinno być kluczowe. Powinniśmy obiektywnie wiedzieć, czy coś sprzedamy, czy nie, a nie wyciągając palec w cudzysłowie i sprawdzając, z której strony wieje wiatr. No teraz... Generalnie potrzebujemy y... jakichś po prostu mierników, tak? My wiemy, że jeśli zrobimy XYZ, to prawdopodobnie tak. wydarzy się ABC. Dokładnie. No i teraz dlaczego, dlaczego proces miałby być czymś tutaj innym przy sprzedaży, niż przy każdej innej nazwijmy to dziedzinie, czy przy każdym innym obszarze działalności firmy. No niestety tak się jakoś utarło, albo tak już jest, że bardzo często firmy są oprocesowane poza tym jednym procesem. I nawet jeśli ten proces mają opisany, to ten proces mają opisany na poziomie etapów. Mhm. Czyli wiedzą, że na przykład teraz jest etap ofertowania, teraz jest etap, nie wiem, analizy potrzeb, teraz jest mhm. etap negocjacji warunków umowy. I to nawet wiedzą, że to są takie etapy. Tylko, żeby obiektywizować sprzedaż i na etapie danym wiedzieć, czy my się posuwamy do przodu, czy nie, czy, sta czy staną przed nami jakiś bloker, to my musimy wiedzieć coś więcej o każdym z tych etapów. No i tutaj. To powiedział... ja ci jeszcze wejdę w słowo, bo to oznaczałoby, że potrzebujemy znowu obiektywnych informacji do tego, czy my możemy przejść z etapu do etapu. No właśnie, bo to są, i to jest dokładnie coś, do czego zmierzam. Czyli pomiędzy etapami my musimy mieć coś znacznie ważniejszego. Coś, co, coś, co bez, bez czego sam proces sprzedaży opisany etapami właściwie mogłoby go równie dobrze nie być. A mowa właśnie o kamieniach milowych, czyli o takich rzeczach, które powodują, że jeśli, wyobraźmy sobie, w procesie produkcji mam zrobić coś, co pozwala mi przenieść mój produkt na stanowisko kolejne. To mm -hmm. jeśli ja go przeniosę bez tego czegoś, to prawdopodobnie na tym kolejnym stanowisku albo powiedzą w kontroli jakości, że sorry, ten produkt utrafił za wcześnie, albo jeśli to pójdzie dalej, to na koniec dnia przy niezauważeniu tego ten produkt będzie w cudzysłowie trochę kulawy. Mm -hmm, mm -hmm. Albo po czegoś podobnym. W procesach będzie. produkcyjnych okaże się, że w ogóle kolejny etap jest niemożliwy do zrealizowania. No tak, no i właśnie, i to, to jest mega ważne też, co powiedziałeś teraz, że jeżeli w procesie produkcji wiemy, że bez realizacji pewnego elementu procesu niemożliwe jest realizowanie kolejnego, to znowu ja zadam pytanie, a dlaczego nie miałoby być tak w sprzedaży? Bo ja również stoję na stanowisku, że jeżeli nie zrobimy czegoś, to absolutnie nie mamy prawa robić czegoś więcej. Tylko jeśli tego nie wiemy i nie mamy tego opisanego, nie mamy tych kamieni milowych, no to sprzedawcy się może wydawać. No i mówi tak: no klient poprosił ofertę, byłem z nim na Grillu, albo rozmawiałem z nim przez telefon, albo byłem na spotkaniu, albo cokolwiek. No to ja tą ofertę zrobiłem i mu wysłałem. I teraz mm -hmm. nie wiedzieć, czemu ten klient się zapadł pod ziemię na przykład, nie? Okay. Albo w jakichkolwiek innych elementach procesu sprzedażowego, nie wiem, w sytuacji, kiedy mamy zaprezentować produkt, czy w sytuacji, kiedy mamy wysłać propozycję kontraktu, mm -hmm. my to robimy. I potem nie wiedzieć czemu, znowu gdzieś się to wszystko blokuje. Nie? I tak naprawdę powstają różnego rodzaju, ja to lubię nazywać słowno-muzyczne opowieści sprzedawcy, jak to się w tym procesie w tej chwili ma, albo co się dzieje w tej konkretnej szansie sprzedażowej i że on na wszystkim trzyma rękę na pulcie, mm -hmm. wystarczy mu zaufać. Nie? Jasne, jasne. No i... i tak mu ufamy przez kolejne lata, sprzedaży dokładnie. nie ma, a on ma przecież tak duże portfolio potencjalnych klientów. Robert, podaj w takim razie jakieś przykłady sensownych. Kamieni milowych, które faktycznie dadzą nam jasną informację o tym, czy posuwamy się do przodu z tą sprzedażą, czy może wręcz przeciwnie. No właśnie. Tych kamieni milowych można byłoby wymienić wiele, bo powiem szczerze, że jak pracujemy z klientami w kontekście układania dla nich procesu sprzedaży, to praktycznie etapy, czy te sales stage etapy sprzedażowe właściwie mogą się nie zmieniać, o tyle kamienie milowe będą się zmieniać, bo one prawdopodobnie będą specyficzne dla klienta, dla jego branży, dla firmy, dla produktu, dla usługi, ale jest Najprawdopodobniej kilka takich. Prawdopodobnie znajdziesz jakieś takie, które tak, 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 tak. są generyczne dla właściwie każdego biznesu. Zacząłem na okrągło dlatego, żeby też powiedzieć, że to co teraz tutaj powiemy jest w pewien sposób generyczne, ale niewystarczające. Dlatego, Aha. że tak jak powiedziałem, pewne elementy będą specyficzne dla branży, dla firmy, dla, dla rynku. Natomiast patrząc przez pryzmat tych kamieni milowych... Czyli, czyli użyjemy to to należałoby... matematycznego pojęcia, to jest warunek konieczny, ale niewystarczający. Zdecydowanie tak. Jakbym popatrzył na, na, przez pryzmat procesu sprzedaży moimi oczami, oczami Majka Boswortha, i oczami metodyki Solution Selling, to powiedziałbym, że, że jest kilka elementów generycznych, które powinny się znaleźć w procesie i one wynikają z metodyki. Kilka zaraz podam. I jest kilka takich, które wynikają może nie tyle z samej metodyki, co z Myślenia, które za tą metodyką stoi, czyli to, że zaufanie w tej sprzedaży nietransakcyjnej, procesowej, jest bardzo kluczowe. No i może zacznę od tych drugich, teraz, żeby było mm. tak bardziej na świeżo. Mamy, możemy wyróżnić coś takiego jak public display of trust, czyli inaczej mówiąc, publiczne okazanie zaufania. Mm. I zdarza się, że klient takie publiczne okazanie zaufania nam mówi. Co to może na przykład być? No, jak sobie patrzę w jakiś proces sprzedaży, który wielokrotnie, że tak powiem, tworzyłem, no to może być na przykład to, że klient w danym momencie wyraził zgodę albo wręcz zaczął mówić o rzeczach, które są dla niego trudne, albo dla jego firmy, albo dla jego stanowiska. Czyli pokazuje to, poka to swoje miękkie podbrzusze, o którym ty mówisz często. Zaczyna pokazywać swoje miękkie podbrusze. I teraz uwaga, to jest pewien sygnał dla sprzedawcy. To jeszcze nie jest sygnał do tego, żeby już sprzedawać. Ale teraz przechodząc na ten element metodyczny, to jest być może sygnał, żeby aktywnie poszukać przyczyn tego, tego stanu rzeczy, bo de facto zaczynamy dotykać pewnego bólu, nazwijmy to. Jasne. tak. I teraz, metodycznie, jakby powiedzieć, elementem, który powinien się znaleźć w procesie, powinno być to, że sprzedawca tutaj powinien popracować z klientem nad tym, żeby poznać przyczyny występowania tego bólu. Mhm. Kiedy wie, że jest ból i wie, że musi popracować nad przyczynami, to znowu metodyka mu powie jeszcze jedną rzecz to włóż sobie do swojego procesu taki punkt, który ma sprawić, że jak ty będziesz na tym etapie rozmów ze swoim klientem, to dowiedz się, jakie będą konsekwencje status quo. Jeżeli nic się nie wydarzył tego klienta. Kolejna rzecz, kto jeszcze ma wpływ na podejmowanie decyzji. To ja jeszcze się cofnę, żeby wydarzyć. postawić kropkę nad i przy tym no. poprzednim elemencie, czyli ta informacja o tym, jakie będą konsekwencje statusu quo, to również jest kamień milowy. My musimy to wiedzieć, żeby przejść dalej. No tak, bo teraz zwróćcie uwagę, jeśli przykład tego procesu, o którym powiedziałeś produkcji, że nie idziemy dalej. Mm -hmm. Jeśli wydarzy się taka sytuacja, że klient powie, że coś go, nazwijmy to, boli i jest jakiś problem, ale de facto no właściwie nic się nie wydarzy. On, firma będzie funkcjonować, wszystko będzie tak jak jest, bo jakoś sobie od, z tym od wielu lat radzą i właściwie przyzwyczaili się do tego, nie mają jakichś wielkich aspiracji i tak dalej. No załóżmy, że może być taka sytuacja. No to my nawet wskazując, albo mówiąc, że wiemy, że ten problem występuje, wiedząc jakie są przyczyny, my niekoniecznie będziemy y, dla klienta mile widziani w, w usuwaniu tej, tego czegoś. Tak. Bo jeszcze z tego widzenia... Z drugiej strony, wagi jest przecież koszt usunięcia tej niewygody, jeśli ona jest niewielka, a Czyli tu mamy też rozróżnienie na te must have i nice to have. To są Zdecydowanie, no elementy, dokładnie, to jest to, co. To jest coś, co ja bardzo, bardzo lubię o tym mówić, bo to może zrobimy też jeszcze o tym kiedyś mhm. odcinek, że nie powinniśmy się skupiać na potrzebach, które właśnie mogą być nice to have albo wishful thinking, jak to się mówi, mhm. ale na czymś co wymaga konkretnej zmiany tu i teraz. Jeśli tej konkretnej zmiany tu i teraz klient nie potrzebuje, bo jeśli tego nie zrobi, to firma się nie wysypie, to my, to my dalej sprzedajemy. I dalej, w cudzysłowie, zaczynamy mu wciskać coś, czego on w tym momencie nie jest gotów kupić. Mhm. Więc. Wiedząc to i mając to w procesie, możemy chwilę poczekać, możemy wręcz porozmawiać z kimś innym, bo być może w tej firmie dla tego stanowiska, czy dla tej roli status quo jest wskazane. Nie? Weźmy na przykład tak nie wiem, wiem. dział IT. Oni na przykład mogą chcieć mieć coś niezautomatyzowane, bo mogą mieć ludzi na pokładzie. Kiedy my coś zautomatyzujemy, z punktu widzenia tej osoby, to może być sytuacja, która jakoś coś usprawni, ale również coś popsuje. Ale z punktu widzenia właściciela, sytuacja będzie widziana zupełnie inaczej. Jak jest. Czyli znowu trzeba wiedzieć, do kogo trafić z naszymi rozważaniami i propozycją. Tak. Także, jeszcze raz tak podsumowując, w ramach procesu sprzedaży bardzo mocno zwrócimy uwagę na to, żeby po, pomiędzy etapami były kamienie milowe, które powinny się składać z trzech rzeczy. Po pierwsze, z elementów wynikających z metodyki, tutaj powiedzieliśmy o kilku przykładach, z elementów, które dotyczą pokazania przez klienta, że on zaczął nam ufać. Czyli zaczyna się w jakimś sensie odkrywać, zapraszać nas głębiej dalej. Być może doprosić te osoby, które faktycznie mogą razem z nim tę decyzję podjąć. I trzecia rzecz, to są te kamienie milowe, które są specyficzne i skuteczne wielokrotnie w tej firmie czy w tej branży, w której funkcjonujemy. I teraz kompilując te trzy rzeczy, można zbudować proces sprzedaży, który pozwoli nam ten sprzedaż zobiektywizować. I następnym razem, kiedy będziemy gdzieś w tym procesie, będziemy mogli bardziej obiektywnie powiedzieć. Czy z tego dealu będzie chleb, czy z tego dealu chleba nie będzie? Tak jest. I to jest bardzo piękne podsumowanie, Robercie. Dziękuję Tobie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy naszym widzom i słuchaczom. Powodzenia w sprzedaży, bez sprzedawania i zapraszamy do kolejnego odcinka. Tymczasem, Robert, jeszcze zapodaj hashtag, bo ostatnio zapomniałem. Tak. Nasz hashtag jak zwykle, niezmienny przestań wreszcie sprzedawać bez polskich znaków. Tam znajdziecie pewnie wszystkie odcinki i wszystkie treści, które publikujemy pod tym hashtagiem, ale też tak dotrzecie do książki, w której dosyć szeroko jest wszystko opisane, to o czym tutaj mówimy. Także zapraszam. Potwierdzam. A tymczasem Dzięki. zapraszamy oczywiście również do subskrybowania, lajkowania i wszystkich tych aktywności, które w mediach społecznościowych są takim waszym public display of trust. Z góry za to dziękujemy i do tak zobaczenia. Jest. Cześć. Wszelkie dobrego na razie. pa.